przyprawy. Nie zasłonę? Dobrze przyprawione. Tak, nie zasłonę. I za taką... To sobie może dosolić. Tak, dokładnie. Tzatziki, rewelacja. Moc. Pan szczęstuje. To są migdały z miodem pomieszane. Bardzo dobre. No hej, witam w kolejnym dniu zwiedzania Cypru. Słuchajcie, dzisiaj jest 7 listopada 2023 rok i jest w cieniu dokładnie 30 stopni. Nie żartuję, po prostu łysy mówi tak jak jest, no nie ściemnia nic. Jest 3 dyszki, także jak sami widzicie w listopadzie, jakby ktoś pytał, czy w listopadzie warto na Cypr, no to ja mówię, 7 listopad jest 3 dyszki, a tak patrzyłem na pogodę długoterminową, to nawet do 20 listopada ma być po 24-25 stopni. W grudniu podobno nieraz jest po 20, 15, 16, ale nawet i po 20 jest, także wydaje mi się, że w sumie na Cypr można uderzać każdej porze roku. A dzisiaj, moi drodzy, kolejny dzień zwiedzania Cypru, jak powiedziałem, idziemy zobaczyć tak zwane stanowisko archeologiczne we wsi Choikoritia. Nie wiem, czy ja to dobrze odczytałem, ale wyświetla wam się na ekranie. To jest wieś w południowej części Cypru, położona 32 km od Larnaki. I tutaj to stanowisko archeologiczne jest z epoki neolitu. Jest wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Epoka neolitu, czyli tak w okolicach 9-10 tysięcy lat. Ma to stanowisko archeologiczne. To była taka wioska starożytna z epoki neolitu. Bardzo dobrze jest podobno zachowana. W okolicach tej wioski rosną jeszcze endemiczne rośliny. Taka ciekawostka, czyli takie, które nie występują nigdzie i te same rośliny rosną już od czasów neolitu. No, także ja zaraz przekręcam na główną kamerę i pooglądamy sobie te pozostałości sprzed 10 tysięcy lat. A jeszcze, no dobra, dalej, zaraz będę dalej mówił, tylko teraz idziemy kupić bilet, zaraz wam powiem, ile kosztuje bilet wstępu. Dobra, kupiliśmy 3 bilety, za jeden bilet jest 2,50 euro, czyli jak sami widzicie, taniocha, takie jest moje zdanie, że to jest bardzo tanio, bo na przykład w Polsce wstępy do jakichś, nie wiem, muzeów, obiektów archeologicznych są dużo droższe. I nazwę tej miejscowości, dostajecie taką ulotkę w języku, jakim chcecie, my wzięliśmy w języku angielskim. I pytałem się pana, jak się czyta nazwę tej miejscowości i powiedział Choikoritia, przepraszam, bo oni takiego trzy nie mają, Choikoritia. Zobaczcie, moi drodzy, jesteśmy już na tym stanowisku archeologicznym. Łysy wam tu pokaże parę rzeczy, Łysy wam tu opowie parę rzeczy, no bo tak jak mówiłem, Łysy się interesuje archeologią, historią, więc w tych filmach będzie się troszkę Łysol wymądrzał. No tu widzimy już te ślady tej osady. Tak jak mówiłem, to epoka neolitu, jakieś 7,5 do 8 tysięcy lat przed naszą erą, czyli około 10 tysięcy lat stare. I zobaczcie, to wytrzymało. Czy dzisiejsze budynki wytrzymają? Współczesne budynki to nawet nie zachowają się fundamenty po 10 tysiącach lat. Ja wiem, że dla niektórych to może być kupa kamieni, ale dla Łysego to jest historia zaklęta w tych kamieniach. Ludzkie ręce 10 tysięcy lat temu to budowały. Działy się tutaj różne rzeczy, narodziny, śluby, śmierć, dramaty, radości. Tu żyli ludzie, nasi przodkowie. Może nie bezpośredni, jeśli chodzi o Polaków, ale przodkowie. Zobaczcie, tu są ich domy. No oczywiście tu są wstawki współczesne, no te kraty, moi drodzy, no to na pewno te kraty nie były tutaj stawiane w tym czasie, tylko to są współczesne rzeczy, ale zobaczcie, jak dobrze zachowane są obiekty sprzed 10 tysięcy lat. No przecież to wygląda, jakby to było, nie wiem, 50-100-letnie. Takie te domki były, nieduże. Tam mieszkało po kilka osób, na przykład jedna rodzina, nie wiem, czy tam coś będzie widać przez te kraty, mniej więcej widać, kilka osób tam mieszkało, oni tu spali, oni tutaj sobie coś gotowali, oni się tutaj bawili, no tu generalnie mieszkali. Ciekawostką są obrządki pogrzebowe, jakie stosowali, bo swoich zmarłych chowali pod podłogą. Pod podłogą domostw chowali zmarłych, także no, mieszkali razem z zmarłymi. Ja jeszcze tutaj kawałeczek przejdę. Tutaj widać, jest jakiś większy budynek, może jakiś współczesny sołtys, wójt.
A łysy sucharuje teraz trochę. No ale sami rozumiecie, o co chodzi. Największy budynek, przecież jakiś wódz tu pewnie sobie działał. No i zaraz przenosimy się w inne miejsce, bo to nie jest taki, że tak powiem, cały odcinek o archeologii, tylko łysy zabiera zaraz rodzinę i jedziemy w inne miejsce, dalsze zwiedzanie Cypru. A gdzie teraz pojedziemy, zobaczymy jakąś fajną cypryjską starą wioskę. Gwarantuję wam, że wam się spodoba, bo klimatyczna jest na 100%, bo już parę wiosek tu takich widzieliśmy. Także śmigamy dalej. Zobaczcie jeszcze tutaj, w tym największym budynku mi się udało zobaczyć właśnie te grobowce, które były pod podłogą. Tutaj jest jeden, tutaj jest drugi. No, tu byli zmarli właśnie chowani. Oni ich po prostu, no jakby, no nie zamurowywali, no używali tego materiału, tego starożytnego tynku, że tak powiem, cementu starożytnego. A tam jeszcze są jakieś elementy drewniane, które przetrwały. I na górze też. Niesamowite. Moi drodzy, w tym filmie Łysy wam też powie o 10 rzeczach, które musicie zrobić, jak będziecie na Cyprze. Także słuchajcie, dokładnie jedną z tych rzeczy zrobiliśmy, czyli zobaczyliśmy stanowisko z epoki neolitu. Kolejna rzecz to jest pogłaskać cypryjskiego kota, to też widzieliście w poprzednich filmach. Kolejna rzecz to jest zjeść cypryjskie danie zwane meze, to też w następnym filmie zobaczycie. Jedliśmy meze. Zobaczyć cypryjską wioskę, to właśnie teraz jedziemy i dalej będę na bieżąco mówić i popróbować cypryjskich słodkości i ogólnie cypryjskiego żarcia, ale to na bieżąco tam dalej będę mówić. Jedziemy dalej. Łysy znowu zapragnął wtrącić słówko, jedziemy właśnie do tej wioski. To jest następny spot dzisiaj i w ogóle wiatr jest gorący, ale momentami powiewa, bo już jesteśmy tak między górami. Tam widać już góry. Także troszkę powiewa. I słuchajcie, między innymi w tym filmie będziemy też próbować cypryjskiego żarcia. Także nie wiem, czy ten film oglądacie przed tamtym filmem, w którym byliśmy w Nikozji, jedliśmy między innymi mezę. No to ten film jakby jest między innymi taką następną częścią, kontynuacją po prostu próbowania cypryjskiej kuchni. Między innymi. Jesteśmy już w kolejnym miejscu. Ta wioska się nazywa Kato Drys. Teraz wam się wyświetla na ekranie. Tutaj od razu miły pan Cypryjczyk zaprosił nas do swojego sklepu, gdzie sprzedaje miody, dżemy, jakieś takie własne wyroby. I teraz nas będzie częstował jakimś kremem orzechowym. Pan nas częstuje. My wife. That's almond with honey? To są migdały z miodem pomieszane. Bardzo dobre. Może weźmiemy taki mały słoiczek? Weźmiemy sobie mały słoiczek tego. Bigger one maybe. How to eat this with bread? How to eat this with the bread or? It's up to you. Okay. €4. Mm-hmm. 4 euro za taki słoiczek. No to jest taki właśnie miód pomieszany z migdałami. Bardzo, bardzo pyszne. Genialne po prostu. I napisy tylko po grecku, mm-hmm. Fajnie. Więc to jest kolejna rzecz, którą musicie spróbować. To się nazywa. Nawet nie wiem, jakby to po grecku jest. Jest po grecku. Nie ma jest po angielsku i dobrze, że nie ma. Dobrze, że nie ma po angielsku, no wiadomo, że to jest ich wytwór, ale to się nazywa. Przetłumaczymy sobie to, wrzucę wam na ekranie. Coś tu 40% jest czegoś, ale nie. Jak będziecie chcieli tu trafić, no to na miarę też podam w opisie filmu. Kato Drys nazywa się ta wioska. Darmowy parking jest tutaj. Zmieści się tu z 50 samochodów koło takiego budynku z niebieskimi okiennicami. Tam właśnie jest ten miły pan, który te swoje wyroby sprzedaje.
To, co kupiliśmy, jest pyszne, także od razu polecam to kupić, nie jest drogie. Pochodzimy troszkę po tej wiosce, no i już nam się bardzo podoba. Oczywiście są takie niebieskie akcenty, charakterystyczne dla Cypru, Grecji, ciasne uliczki. To jest wioska, która pochodzi ze średniowiecza. Nie wiem, z którego wieku dokładnie, ale średniowieczna wioska na Cyprze w Grecji, jest tego bardzo dużo i ma to naprawdę fajny klimat. Patrzcie się, jak tu klimatycznie, ile tutaj jest kolorów. Mi się naprawdę podoba, bardzo, bardzo. Jeśli przyjeżdżasz, no gdziekolwiek jak jedziesz, no ale na przykład jedziesz do Grecji na Cypr i nie zamierzasz całego urlopu spędzać na basenie czy tam gdzieś w kurorcie, no to jedną z atrakcji na Cyprze są właśnie tego typu wioski i one naprawdę warto je zobaczyć. No sami zresztą widzicie. Tak w ogóle na marginesie, to Cypryjczycy dobrze mówią po angielsku i nie spotkaliśmy jeszcze Cypryjczyka, który by nie mówił po angielsku, także spokojnie się tutaj porozumiecie. Wydaje mi się, że lubią Polaków, bo na tekst "jestem z Polski" reagują przyjaźnie, z uśmiechem. Zobaczcie, tu jest jakieś muzeum. Nie będę filmował całego miasteczka, bo to nie ma sensu. I zaraz jedziemy zobaczyć następny spot i popróbować czegoś. A nie chcę, żeby filmy trwały w wieczność. Łysy was nie chce zanudzać. Łysy was chce tylko zachęcić do podróżowania, bo podróże to naprawdę wspaniała rzecz. Łysy wydaje nawet ostatni grosz na podróże i nie żałuje tego. Nawet by miliony wydał, gdyby Łysy posiadał miliony. Patrzcie, pięknie, po prostu pięknie. No i tu mamy jakiś kościółek. Grecki kościół pewnie. Nie wiadomo, czy się da wejść do środka. Jak się da, to wejdziemy. Jak się nie da, to nie wejdziemy. Proste jak słońce. Jasne jak słońce, proste jak drutno. Łysy chyba będzie miał taki zwyczaj zapodać jakimś kiepskim sucharem w każdym filmie. No ale mam nadzieję, że wybaczycie. Tutaj kolejne ichniejsze domy. Kurczę, ten niebieski kolor strasznie nadaje klimatu temu wszystkiemu. A zobaczcie, tam rosną granaty. Łysy wam tu jeszcze coś pokaże, zanim pojedziemy w inne miejsce. Tu jest małe muzeum pszczelarstwa i embroidery, czyli takiego... Embroidery to są by takie wyszywki. No chodźcie, zobaczymy do środka. O co chodzi? O, tutaj pani sprzedaje swój miód pewnie. Orzeszki, miód. No, same smakołyki. Ja chyba wrócę z tych wakacji 10 kilo tęższy. I zjebania bardzo dobra. I wódka bardzo dobra. I'm talking about myself. I will be so fat after this holiday. Because eating... Can I visit this place? Hello. Hello. Oh, hello. Hello. How are you? Fine, how are you? It's a beautiful weather today. Okay. Słuchajcie, weszliśmy do tego muzeum, jak sami widzieliście. Tam trochę miodu jest i tam pani jakieś, no tam serwetki wyszywa. Nic specjalnego, także lecimy dalej. A jednak nie, Łysy się nie może czasem zdecydować. Wybaczcie, słuchajcie. Tu jest to muzeum pszczelarstwa, tu się kontynuuje, nie? Kto się interesuje pszczelarstwem, to myślę, że fajna gratka zobaczyć to. Widać, że to, widać, że to są stare tematy. Tutaj pewnie mieszali ten miód. Tutaj mieszają ten miód, mieszali. To jest, ja się nie znam, nie wiem co to jest chyba wosk pszczeli, tak? Zobaczcie, tutaj ubrani byli, tak? Zobaczymy jeszcze dalej. Kurczę, ten odcinek będzie trwać w nieskończoność. Tutaj trzymali ten miód prawdopodobnie i tutaj się zlewało to. Zobaczymy dalej. Ale klimacik. Tu pewnie będzie słabo widać, bo nie ma światła. Chociaż jest światło. Zobaczcie, tutaj sobie trzymali jakieś swoje stare, jakieś swoje narzędzia generalnie. To już jest coś nowoczesnego. No fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, okej. Okay. Fajnie jest, warto zobaczyć. Polecam, ale lecimy już na 100% dalej teraz.
Jedziemy teraz do Larnaki i tam wam pokażemy trochę miasta i tam będziemy próbować cypryjskiej kuchni, ale po drodze kupiliśmy sobie taką bułkę, która się nazywa halloumi pis. Bo w środku halloumi, ser halloumi. To jest po prostu bułka, a w środku macie ser halloumi. Daj kawałeczek. Dobra, po prostu smakuje jak zwyczajny chleb. Ale z jakimiś przyprawami ten chlebek. Chleb z przyprawami. Ja tam czuję rozmaryn. A w środku jest ser halloumi. I powiem wam, że jak na przekąskę, naprawdę dobre. Przyjechaliśmy na następny spot. Tu jest słone jezioro. Wyschnięte słone jezioro, także jak widać już sama sól pozostała. Larnaki, to jest zaraz pod Larnaką. Tam widzicie te zabudowania, to jest Larnaka. Tu jest po prostu to słone jezioro. Nie wolno tam wchodzić w każdym razie. Nie wolno po tym chodzić. Jest tabliczka. Także od razu mówię. Jest straszny wiatr, bo polatałbym sobie nad tym dronem. Przykro mi, ale Wesy nie polata tu dronem. Raz, że jest straszny wiatr, także nie wiem, czy by w ogóle udało się wystartować. A dwa, że jest tutaj zaraz lotnisko i po prostu nie chcę ryzykować życia innych. No, Wesy jest grzeczny chłopak. Słucha się przepisów, więc niestety nie polata. Przykro mi. Jesteśmy już w Larnace. Bestie zaparkowaliśmy tutaj, zaraz koło plaży. Napiszę wam, jaka to jest plaża, już tam na ekranie się pewnie wyświetla. No tu jest drogi parking, 2 euro za godzinę, także tutaj trochę trzeba płacić. Ale my tu tylko na chwilę zamoczyć nogi i uciekamy dalej. A plaża taka typowo miejska plaża, są jakieś palmy. Tu są różne takie gastrobudki, lody, nie lody, można coś zjeść, napić się, parasole. Tam widać po lewej stronie jakaś marina. Stara buda ratownika. O proszę, tu zbierają butelki, fajnie. Piasek brzydki, ale to nieważne. Woda przyjemna do zobaczenia, możemy stać. Jesteśmy już w Larnace. Parkingów mamy od zamieszania. Jeden, my obok zaparkowaliśmy, chyba z 10 parkingów pod rząd było tylko w jednej części miasta. Pierwsze wrażenie Larnaki. Nie powala. Brzydko, brudno. Patrzcie. Zobaczymy, jak będzie Stare Miasto wyglądać. Może Stare Miasto da radę. Tutaj się zaczyna już nieco ładniej. Tutaj sobie poszukamy jakiejś tawerenki. O, zobaczcie, następny parking, a przeszliśmy może 50 metrów. Poszukamy sobie jakiejś tawerenki, bo kierowniczka jest głodna. Kierowniczka kina akcji, dyrektorka kina akcji. Patrzcie się, klimacik typowo grecki tutaj, no ładnie, ładnie. Tutaj jakieś miedziane rzeczy, tutaj gdzie pan stoi. No i te kolory, czerwień, zielenia. Dzisiaj w ogóle bardzo wieje, także sorry za jakość dźwięku. Popatrzcie się, to dopiero daje radę. Rewelacja, rewelacja po prostu. Te kolory, ten klimat. No kurczę. Strasznie mi się to podoba. Bardzo mi się to podoba. Z tego, co już zauważyłem, to co można zobaczyć w Larnace i z tego, co czytałem i tam pogadałem z paroma lokalsami, no to jakoś tak nie powala na kolana. No można zobaczyć oczywiście Stare Miasto, no ale wszędzie w Grecji zobaczymy ładne Stare Miasto. Można zobaczyć zamek w Larnace. Można zobaczyć meczet, ale my jesteśmy niestosownie ubrani, gołe kolana, gołe łokcie, gołe ramiona. No i ogólnie tyle, no nie ma w sumie. Jakieś muzea oczywiście, starówkę to już mówiłem. Warto, oczywiście, że warto, ale że tak powiem, no nie ma tu jakiejś takich światowej klasy zabytków. Tutaj się coś robi, pan coś tu robi. Że taki warsztat pamiętający pewnie lata 20, 30. Wszędzie pełno tych ikon, ale ładnie wyglądają. Tutaj mamy jakiś meczet, tak, to jest meczet zdecydowanie.
No ładny budynek, jak meczet. Zobaczcie, znaleźliśmy taką tawernę pierwszą z wierzchu. Oczywiście jest po angielsku. I nieoczywiście jest też po polsku. Może jakiś polski właściciel? My idziemy teraz zobaczyć zamek w Larnace i zobaczyć, jak on jest położony. Tu już jest centralnie brzeg morza. Jest promenada. A tutaj już jest ten zamek. No fajne, fajne położenie, muszę przyznać. Ciekawie, jest plaża. Moi drodzy, ten właśnie zamek, Łysy tu się popisze troszkę historią, został zbudowany przez króla Cypru mniej więcej w XIV wieku, w połowie XIV wieku. Był obiektem, no był oczywiście miejscem mieszkania tego króla, ale później był przekształcony w obiekt militarny. Stacjonowali tu Janczarowie. Później w XV wieku zamek został zajęty przez Turków, a później już bardziej we współczesnych czasów został zajęty przez Brytyjczyków oczywiście, bo oni zajmowali kawał świata, co nie dziwi nikogo. No i przez Brytyjczyków został przekształcony w więzienie. Czy warto zobaczyć? Oczywiście warto, jeżeli interesuje Was choć trochę archeologia i historia, to jak najbardziej warto zobaczyć. No wiadomo, że bardziej okazałe zamki spotkacie gdzie indziej, tak jak w Wielkiej Brytanii, czy Polsce, czy we Francji, czy nawet Hiszpanii, ale przyjść, zobaczyć, Łysy poleca. No teraz finalnie idziemy coś zjeść, na tym skończę film, jeszcze tylko pokażę Wam, co zjemy, bo co chcemy zjeść? Halloumi, tzatziki, musakę, o właśnie. Popróbujemy, zobaczymy jak smakuje. Znaleźliśmy jakąś restaurację, tak, idziemy zjeść. Znaleźliśmy jakąś restaurację nad brzegiem morza. Zobaczcie, jakie fajne miejsce na promenadzie. Tutaj jest od razu promenada. Tu jest właśnie ten zamek, w którym byliśmy. No i taka knajpa. Steakhouse. Teraz dostaliśmy menu. Będziemy próbować tzatziki, halloumi. I oczywiście weźmiemy jakiś ten... Mamo. Jakiś plater może. Nie, musakę jeszcze weźmiemy. Jeśli chodzi o halloumi, to jest 4,50 za dwa kawałki. Tzatziki jest 2,90. Jest tam. Musaka. Musaka kosztuje coś około 12. Około 12. Ale nie mogę tego znaleźć jak na razie. Local cuisine, to jest to, co właśnie nas interesuje. Jest musaka with salad, 11,95. Okej, to bierzemy. Na przystawkę dostaliśmy pastę z oliwek, z ciemnych oliwek, no i masło oczywiście. Zobaczymy, jak to smakuje. Ale pasta z oliwek na pewno będzie dobra. No po prostu oliwkowa. No i mamy grillowane halloumi. Od razu szybki test. Na pewno będzie dobre. Bardzo dobre, bardzo słone, ale no słone musi być. W smaku lekko podobne do oscypka. Dam Ci Kasperku do spróbowania. Pomidorka Ci dam, poczekaj. No zobacz, jestem ciekawy, czy Pan posmakuje. A, na pewno. I pokroisz sobie, dobra? Spróbuj od razu, Kacper. Spróbuj od razu. Kasperku. To. No, smakuje Ci czy nie? Okay. Ale spróbuj ten cheese, halloumi. Cheese. Ugryź, ugryź. Dobre? Dobry? Nie jest taki słony. Nie jest bardzo słony. Ta pasta z oliwek była bardzo słona. No i oczywiście tzatziki oczywiście. Patrzcie, takie tzatziki. Tzatziki, rewelacja. Mocno. Jak dużo ogórka. Dużo ogórka, miałem mówić, że mocno ogórkowe. Rewelacja. Właśnie wleciała musaka, czyli właśnie już to danie górne. Zobaczcie, jakie porcje, naprawdę duże porcje. Duża porcja sałaty, no i duża porcja tego mięsiwa. Zaraz reżyserka kina akcji spróbuje to i powie, czy smakuje, czy nie. Już próbuję, już. Mięsko.
Dobre? Nie zasłone? Nie. Dobrze przyprawione? Tak, nie zasłone. I za taką... To sobie może dosolić. Tak, dokładnie. I za taką porcję zapłacicie 12 euro. Za taką jedną porcję musaki. No, fajnie, thank you. Dobra, teraz szefowa spróbowała, teraz spróbuje łysy. No rzeczywiście, mięso niezasłone, dobrze przyprawione. Takie, farsz jest taki, lekko mi przypomina farsz z gołąbków, jakbym miał tak porównywać. Ale to tylko lekko, to tak ociera się po prostu o ten sam smak. To w minimalnym procencie, no. Inne przyprawy w ogóle. Inne przyprawy, tak. Tutaj jeszcze przystojny synuś dostał pierś z kurczaka. On nie chciał greckiej kuchni dzisiaj. Zobaczcie, podwójna pierś, ogromna. I też jakieś 12 euro, chyba 11,95 dokładnie. Do tego sałata, frytki i ketchup. Gotowane, w sumie, gotowane warzywka. W sumie za to wszystko plus te przystawki zapłacimy około 45 euro, a najemy się porządnie. I podsumowanie tego całego dania, czyli te dwie musaki, ta podwójna pierś z kurczaka, tzatziki i dwa kawałki smażonego, grillowanego halloumi. Wszystko to wyszło 43 euro i 25 euro centów. Uważam, że jak na restaurację w takim cypryjskim kurorcie, to naprawdę niedużo, nie? Niedużo, no. Trzy osoby pojedliśmy sobie, tak sobie pojedliśmy, że chyba nie odlepimy się od tego stołu. A nie musieliśmy brać przecież tzatziki ani halloumi. Musimy coś spróbować. Tak, dokładnie. Bo to danie spokojnie wystarczy. Dokładnie. I tym smacznym akcentem z tego pięknego miejsca pozdrawiam Was serdecznie i zapraszam na następny film. Jeszcze będzie kilka filmów z Cypru, między innymi podsumowanie. Cześć!